Czasem jest tak, że jedziemy z miejsca na miejsce, ale po drodze widzimy coś, co sprawia, że musimy się zatrzymać. Spójrzcie, jakie to jest piękne wszystko. Zabudowa pruska, biała cegła z czerwoną cegłą, łuki odcinkowe. Tutaj każdy budynek jest ciekawy. Nastawnia. Jakaś liczna z zabudowaną klatką schodową, piętrowa, tynkowana, ale widać, że to jest stara sztuka budowlana. Elewatory zbożowe. No tak to było kiedyś, że kolej przyciągała do siebie takie najważniejsze obiekty w okolicy. To jest okolica rolnicza. W związku z tym elewatory zbożowe jak najbardziej mają tutaj rację bytu. A elewatory blisko sieci kolejowej, bocznica kolejowa obok, wiata nad torami, przykryta eternitem oczywiście, ale obok stary spichlerz z czerwonej cegły, może jeszcze XIX-wieczny, bo i XIX-wieczna jest ta linia tutaj. 1872 rok. Tam jest Poznań, tam jest Żelazna Drożnej, a po drodze jeszcze jest Olsztyn, Korsze. Jesteśmy w Samborowie. Ta miejscowość wedle nazw taryfowych obowiązujących w rozkładach jazdy do 1945 roku nazywała się Bergfriede, a później spolszczono tę nazwę na Barkweda. W 1947 roku Samborowo uzyskało już tę właśnie nazwę znaną nam obecnie. Samborowo. Nieduża stacja wśród rolniczego krajobrazu Warmii i Mazur. Piękna pruska zabudowa. Nawet ta powojenna architektura, ona jest magnetyczna. Ona w tej swej surowości, w tym brutalizmie, ona przykuwa uwagę, góruje nad całą okolicą. Takie elewatory przecież widać z odległości wielu kilometrów od miejsca, w którym się znajdują. No i obok ten piękny spichlerz, czerwona cegła, w środku pewnie drewniane stropy, dlatego że w murze widać klamry, które prawdopodobnie spinają drewniane belki stropowe. Widać tutaj też kotwienia jakiejś instalacji. Podejrzewam, że tam wewnątrz znajduje się po prostu dźwig towarowy, który służył do przenoszenia worków ze zbożem pomiędzy poszczególnymi poziomami tego elewatora, tego spichlerza. Samborowo było dawniej stacją węzłową. Od zachodniej głowicy stacji odchodziła lewym łukiem na południe jednotorowa, lokalna linia do Turzy Wielkiej przez Dąbrówno. Linię tę rozebrały trofiejne oddziały Armii Czerwonej w 1945 roku. Starotorze i liczne obiekty inżynieryjne zachowały się w terenie, ale linii już nie odbudowano. W obrębie stacji znajdowało się kilka bocznic kolejowych. Do elewatorów, do rozlewni paliw. Podczas mojej wizyty żaden z tych obiektów nie wyglądał na eksploatowany. Na satelitarnych zdjęciach widać również starotorze, bocznice do tartaku. Zabudowania stacyjne w Samborowie są niewielkie. Parterowy budynek z użytkowym poddaszem, wszystko na pruską modłę. Czerwona cegła, taka jasna, bardzo wyblakła. Okna z łukami odcinkowymi. Ładne detale z cegły, ornamenty pod oknami. W sąsiedztwie budynku dworcowego magazyn. Na budynku dworca prześwituje napis Gitterabfertigung i strzałka.
w Samborowie, nawierzchnia tutaj peronowa przy dworcu jest z płytek. Wygląda to na lata 80. XX wieku. W użyciu jest jeden peron. Informacja pasażerska jest zgodna z obecnymi standardami. Jedynym przedstawicielem architektury tutaj jakiejkolwiek małej kolejowej współczesnej są dwie przezroczyste wiaty. Na peronie jest kilka ławek, dojście w poziomie torów, przy dojściu zadaszenie na rowery. Przy tym magazynie towarowym była rampa, zdaje się, że drewniana. Tutaj widać ślady drewnianych elementów konstrukcyjnych. Kozioł odbojowy cały czas się tu jeszcze zachował. Rampy nie ma. Tutaj był kawałek rampy chyba ziemnej z murem, który został. Rampy nie ma, są resztki tej rampy i jest mur. Wejście do magazynu towarowego po obu stronach, zarówno od strony podjazdu, dwie bramy od strony torów. Wygląda to na typową budowlę w Biesalu, jest podobny w paru innych miejscach również. Budynek był podpiwniczony, jest wejście do tej piwniczki. Na budynku, na białym tle, Samborowo, napis. Widać izolatory, nie wiem, czy to były izolatory linii napowietrznej energetycznej, tak przypuszczam, że raczej telefon do magazynu doprowadzony nie był. Budynek dworca od tej strony torów jest pomalowany na jasnokremowy kolor. Otwory okienne i drzwiowe są wypełnione płytą pilśniową, która jest w ciemniejszym odcieniu niż ten kolor elewacyjny. To jest wszystko tymczasowe, to jest wszystko tak zabezpieczone, aby po prostu nie ulegało degradacji, ale nawet przez to, że są to dwa różne odcienie, wygląda to schludnie. Oczywiście wolałbym, żeby ten budynek był eksploatowany, ale jest zabezpieczony. Pomimo tego, że jest zamknięty na głucho, ma zabezpieczony dach. Widać, że były wykonywane tutaj prace dekarskie. Rynny, rury spustowe, wszystko jest nowe. Piorunochrony są nowe. Budynek jest pokryty świeżą papą. Jest to utrzymane w taki sposób, jak tylko się da utrzymać budynek, który nie jest eksploatowany. Infrastruktura stacyjna, dworcowa w Samborowie nie jest duża. W tej miejscowości mieszka 1500 osób. Ruch pasażerski ocenia się na nie więcej niż 200 pasażerów w ciągu doby. Budynek dworcowy, który pewnie kiedyś miał więcej funkcji, dzisiaj nie jest już potrzebny. Pasażerowie przychodzą na określoną godzinę, wsiadają do pociągu, wysiadają. Nie mają potrzeby spędzania czasu w budynku stacyjnym. Ładny jest ten budynek, bardzo proporcjonalny. Centralna część wyższa, szczytem tutaj do klienta. Wielospadowy dach o małym spadku, jak to typowo dla budynków dworcowych, które były budowane w Prusach Wschodnich. Wszystko proporcjonalne. Jest tu pewien rytm, pewna symetria. Pomimo tego, że to wschodnie skrzydło jest wyższe, ma użytkowe poddasze, a zachodnie jest tylko parterowe, a mimo to jest to wszystko proporcjonalne, eleganckie, ładne, estetyczne. W sąsiedztwie stacji w Samborowie znajduje się kamienica o dwóch piętrach i użytkowym poddaszu. Czerwony dach, budynek z ryzalitem, łuki odcinkowe, biała cegła z detalami z czerwonej cegły. Ta
architektura wygląda na kolejową. Być może w tym domu mieszkali kolejarze pracujący właśnie tutaj na stacji w Samborowie albo zaczynający tutaj swoje służby. Tam została stacja w Samborowie, a tu schrony bojowe. XIX-wieczne. To jest druga połowa XIX wieku, gdy zbudowano linię kolejową. Miała ona strategiczne znaczenie, w związku z tym starano się ją chronić jak się tylko dało. W związku z tym przy kluczowych przeprawach kolejowych postawiono fortyfikacje. I tak jest właśnie w Samborowie. Po obu stronach linii kolejowej znajdują się właśnie takie dzieła, które bardzo przypominają te, które znajdują się w Tomarynach. Tylko że tam Dolina Pasłęki jest głęboka. Tor biegnie na wysokim nasypie. Most jest wysoki. W związku z tym te schrony musiały być zbudowane na kilka kondygnacji ponad poziom gruntu. A w Samborowie Drwęca płynie szeroką, płytką doliną. W związku z tym dwie kondygnacje schronów bojowych w zupełności wystarczyły. Mamy tutaj dwa bliźniacze schrony naprzeciwko siebie, połączone tak samo jak w Tomarynach przejściem, jednym z łuków kolejowego mostu. Most jest niewysoki, ma murowane łuki ceglane, otynkowane tutaj na licach, wypełnienie kamieniem, takimi prostopadłościennymi kostkami kamiennymi. Tutaj jeszcze powyżej mostu znajduje się próg wodny. Drwęca rozlewa się tutaj pięknie przed mostem kolejowym. No i są te dwa właśnie schrony. One są tutaj dużo bardziej dostępne niż te w Tomarynach. Przez to są bardziej spenetrowane i niestety też bardziej zdewastowane. Z ciekawostek, na moście kolejowym zachowały się balustrady, kątowniki jako słupki i balustrady z rurki o przekroju kołowym, nity, śruby, wszystko zrobione w starym stylu. Schrony bojowe w Samborowie mają zbliżony do kwadratu rzut, liczne otwory strzelnicze z łukiem odcinkowym, konstrukcja ceglana z wyjątkiem zadaszenia, które jest grubą betonową płytą. Na płytach betonowych, które zwieńczają te schrony bojowe, znajdowały się kopuły pancerne. W Samborowie co kilkadziesiąt minut zatrzymuje się regionalny pociąg. Stacja jest doskonale skomunikowana z Olsztynem, Ostrudą, Iławą, Trójmiastem, Toruniem. Warto wysiąść i obejrzeć to, co Samborowo ma do zaoferowania turyście. Wszystkie opisane w odcinku atrakcje są w zasięgu krótkiego spaceru. W sam raz, aby zdążyć na następny pociąg.